Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drysty52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany, Archolos. Moi drodzy, już za chwilę znajdziemy naszego zagubionego kompana. On powinien sobie tutaj siedzieć na górze, na jednej z półek skalnych. I jak widzicie, już jest tam faktycznie. I chyba założył sobie maskę wilka. Co ty robisz? Hej! What the hell? Zgłupiałeś? Co ty wyrabiasz? Dlaczego wyjesz? Jestem prawdziwym wilczym synem. Nie to, co reszta tych oszustów. Płynie we mnie prawdziwa krew wilka. Ja zostanę wilkiem. Jesteś szalony. Mylisz się. Wkrótce stanę się prawdziwym wilkiem. Potrzebuję zwoju. Wiem, że takie istnieją. Przynieś mi go, a się przekonasz! What the hell, ale to chyba nie jesteś ty. Szukałam kogoś podobnego do ciebie, stary. Au, przestań. Ej, to dziwne. Bardzo dziwne. Moment. Bo Hank powinien siedzieć na tej półce skalnej, gdzie jest ten głupi gościu, który wyje, nie? Po nicy do kłębka. Może postaramy się tą przemianę znaleźć, no nie? Chociaż nie, to nie ta półka skalna chyba tamta. To nie zmienia faktu, że gościu ten jest bardzo dziwny. Dobra, sprawdźmy tutaj, czy gościa nie ma. O, tu jesteś. Witam cię serdecznie. Witam. Cześć, Hank. Ty pewnie jesteś Hank. Zgadza się, czego chcesz. I nie mów tak głośno, łeb mi pęka. Oczywiście. Przyszedłem zadać ci parę łatwych i przyjemnych pytań. Jasne. Zamieniam się... Przepraszam. W słuch. Jak się tu znalazłeś? Piłem ostatnio z Legriffem, no. A potem się tu obudziłem. Z zejściem trochę poczekam. Nie będę łaził po skałach, jak mnie tak łeb naparza. Nie masz czasem problemu z alkoholem? A gdzie tam? Po prostu tutaj nie ma co robić, więc piję dla zabicia czasu. No dobra. Kiedy ostatnio byłeś w mieście? Dawno temu. Nie pamiętam, kiedy dokładnie. Nie chodzę tam, bo mają drogi i niedobry alkohol. A jak przesadzisz, to cię aresztują, zamiast odprowadzić do własnego łóżka. Taka to Archolos, stolica kultury. Zero szacunku do drugiego człowieka. A tak mniej więcej kiedy to mogło być? Myślę, że nawet rok temu. Może trochę mniej. Używasz czasem pewnych specjalnych bełtów? Nie, przynajmniej teraz. Teraz? Tak. Kiedyś dostawałem od Einara bełty przystosowane do polowań na pełzacze, bo często miałem warty w kopalni. Niestety już od pewnego czasu żadnego nie dostałem. W sumie nie pamiętam dlaczego. Legriff wspominał, że straciłeś swoje bełty w jakimś zakładzie. Tak powiedział? A, tak. Jakiś czas temu założyłem się z Jonem, że... No, o coś się założyłem i przegrałem. Nie ma to jak dokładna relacja. Czyli te specjalne bełty może mieć jeszcze jakiś Jon? Nawet na pewno. Facet dowodzi grupą, która ma oczyścić kopalnię. Oczyścić kopalnię? Tak.
Ostatnio górnicy dokopali się do naturalnej podziemnej komory wypełnionej tymi cholernymi pełzaczami. Mrówy najpierw zeżarły połowę kopiących i część strażników, a potem zajęły wszystkie tunele. Mamy teraz całkiem spory problem, bo kopalnia zapewniała duże zyski. Niektórzy uważają, że nawet wszyscy wilczy synowie razem wzięci nie dadzą im rady. I on też dostał bełty od Einara? Tak, z pewnością. Tak jak i cała grupa, z którą wszedł do kopalni. Okay. Kiedy to mogło być? Dostali je pewnie przed samym wejściem, czyli parę dni temu. Ale twoje dostał już jakiś czas temu. No tak, tak jak powiedziałem. Chyba niedługo później poszedł do miasta załatwić jakiś interes. Pamiętam, że chciałem go namówić, by mi je oddał, ale już nie miałem jak. Okej. Co jest zadaniem tej grupy? Jak to co? Przegonić pełzacze. Mówiłeś, że wszyscy wilczy synowie mogą nie wystarczyć, a tej grupce miałoby się udać? No tak. I on to jakiś specjalista. Zabił w swoim życiu więcej pełzaczy niż ja wypiłem butelek piwa. Chyba ma jakiś plan. Jaką grupą dowodzi Jon? Grupą elitarnych skurczybyków, którzy niczego się nie boją. Jak wejść do kopalni? Pogięło cię? Po co chcesz tam wchodzić? Te mrówki cię zjedzą! Mam bardzo ważną sprawę do kogoś, kto jakiś czas temu miał dostęp do tych specjalnych bełtów i był w mieście. Z twojej relacji wynika, że Jon spełnia oba warunki. Cóż, skoro mówisz poważnie, to będziesz musiał porozmawiać z Ulrykiem. Bez jego zgody nikt nie zostanie teraz wpuszczony pod ziemię. Rozumiem. Na razie. I dzięki za informację. Nie ma sprawy. Okej, czyli musimy spróbować się do Ulryka dostać. Ulryka. O Jezus, Ulryka. Chyba tak. Czy Ulryka. Nieważne. Ulryk się gościu chyba nazywa. Dobra, to co? Mam nadzieję, że teraz mnie wpuszczą. Może pod pretekstem, że pomożemy w tej. Hej, ty! Jak na kogoś z zewnątrz, wyglądasz na dość silnego. Pomożesz mi. W czym rzecz? Jeden facet bardzo mnie wkurzy, ale ja już wiem, jak go upokorzę. Dam mu topór, którego nie da rady podnieść. Jesteś podobnej postury, więc gdy ty nie dasz rady go unieść, to on pewnie też nie. Daj ten topór. O kurde. Jasna cholera. Liczyłem jednak na to, że nie dasz rady. No i teraz muszę wymyślić coś nowego. Ej, a co z toporem? A zabierz go. Już go nie potrzebuję. What the hell? Tak po prostu? O kuźwa, a to dwuręczne. Ale spoczko. Możesz przejść. Ulryk zakończył już ostatnią audiencję. Pamiętaj, to on skończy rozmowę z tobą, a nie ty z nim. Okej, dzięki wielkie. Nie sądziłam, że tak po prostu sobie wejdziemy. No, ale dobrze. Mamy wilczych synów. No i Ulryka prawdopodobnie. Jesteś Ramsay. A to tu jest Ramsay, o kurde. Ser Ramsay? Myślałam, że on siedzi w mieście. Jestem zajętym człowiekiem, więc się streszczaj. Imię, cel wizyty. I mów tak, żebym nie żałował, że wpuściłem tu obcego. Nazywam się Marvin. W mieście niedawno doszło do ataku i przyszedłem tutaj. Doszły mnie słuchy o tym zamachu. Czy to nie jest przypadkiem sprawa dla Straży Miejskiej? Właśnie dlatego tutaj jestem. Tropy doprowadziły mnie aż do Wilczego Leża. Mam podstawy sądzić, że niejaki Jon wie coś o zamachu. Jon? A co ten stary wyga miałby wiedzieć o zamachu w mieście? Moi chłopcy nigdy nie opuszczają murów twierdzy bez rozkazów. Poza tym Jon otrzymał bardzo ważne zadanie w terenie. Dopóki go nie wykona, nie przewiduje możliwości waszego spotkania. Muszę się z nim zobaczyć. To mój zamek, więc ja zdecyduję, kto z kim musi się spotkać.
Wiadomo w ogóle, gdzie teraz przebywa? Jest tu dokładnie tam, gdzie go wysłałem i pozostanie tam, dopóki zadania nie zakończy. Możesz być o niego spokojny. I on jest doświadczonym żołnierzem. Poza tym wie więcej o tych wielonogich paskudstwach niż ktokolwiek inny. Wielonogich paskudstwach? I tak już zbyt dużo ci powiedziałem. Jeśli naprawdę tak bardzo chcesz się z nim spotkać, to będę musiał cię najpierw sprawdzić. Ostatnie, czego teraz potrzebuję, to jakiś obcy utrudniający zadanie Jonowi. Co w takim razie muszę tym razem zrobić? Wyglądasz mi na kogoś, kto stoczył walkę lub dwie. Chciałbym jednak sprawdzić, jak radzisz sobie z prawdziwymi przeciwnikami. Idąc tutaj, pewnie zauważyłeś porzuconą kopalnię odkrywkową niedaleko murów naszego zamku. Mhm. Udaj się do niej i pozbądź się wszystkiego, co wylazło tam na powierzchnię. Stary, już zrobione. Zapaliliśmy wszystkie tunele już dawno temu, ale te paskudstwa wciąż wypełzają i nie ma tygodnia, bym nie musiał wysyłać tam kogoś do oczyszczania całej okolicy. Spisz się dobrze, a porozmawiamy o twoim spotkaniu z Jonem. Możesz odejść. Ale ja już zabiłam tam wszystko. Skóry czarnego niedźwiedzia miał. Okej, czyli widzę, że... Witaj, kim jesteś? Nazywam się Ramzy. Jestem właścicielem Silbach oraz okolicznych terenów. Moi przodkowie założyli tę wioskę wiele wieków temu i od tamtej pory nasz ród nieprzerwanie sprawuje nad nią pieczę. Jeśli do tej pory jeszcze o mnie nie usłyszałeś, to chyba nie mamy o czym rozmawiać. Wybacz, słyszałem o tobie wielokrotnie, ale nigdy nie mieliśmy okazji poznać się osobiście. Nic dziwnego, jestem bardzo zajętym człowiekiem. Zarządzanie takim majątkiem to naprawdę sporo pracy. Wszystkie te spotkania, dokumenty, nie mam nawet chwili dla siebie. Poza tym większość czasu spędzam w moim domu na Starym Mieście. A nie sądzę, byś często tam bywał. Teraz już częściej. Skoro ty zarządzasz wioską, to co robi Albin? To chyba oczywiste. Albin zajmuje się wszystkimi drobnymi sprawami organizacyjnymi i wprowadza w życie wszystkie moje postanowienia. Gdyby nie moje kontrakty z miejskimi osobistościami, Silbach już dawno nie miałoby co robić z tą całą wyprodukowaną żywnością. Co sprowadza cię do Wilczego Leża? To co zawsze. Spotkania, pertraktacje i zapewnianie mieszkańcom mojej wspaniałej wioski spokojnego i dostatniego życia. A dokładniej? Odbywałem rozmowę z Ulrykiem, ale jej szczegóły nie należą do twoich zmartwień. Co nowego? Nie mam czasu na pogaduszki. Dobra, stary. Czy ja mogę wejść sobie tutaj, czy ktoś mi kręci głowę? Regał na książki, dobra. Widzę, że się musiały te pełzacze zrespić, skoro Ulryk kazał mi tam iść i nie mogę z nim więcej pogadać. Więc no musimy je wybić jeszcze raz. Wow. I co, może byśmy do przystani Łotrów się udali. Tego poboczniaka zrobić w sumie. Bo nie powiem, byłoby raczej miło. Ale najpierw oczywiście kopalnia odkrywkowa. Żaden problem. Nie zasłużył na coś takiego. Żaden. No to co? Tu ptamy. Myślę, jeżeli chcemy do przystani Łotrów, no to... Czy to są takie zwykłe pełzaczątka, czy mi się wydaje? Przecież to mi nic nie zrobi w ogóle. Dajcie spokój. Chodź tu. Parę wojowników, większość to zwykłe pełzacze. No chodź na dół, poczekam na ciebie. Chyba nie zlecisz. A jednak. Nie wiem, jak wiele by mi zadał obrażeń, gdybym nie uderzył, ale chyba wolę nie sprawdzać. I co, został nam ostatni pełzacz w takim razie. Ale wiecie co, to dobrze, że wybiłam najpierw tamte, a teraz te, bo więcej expa. Tak naprawdę. Jedyna droga do Jona. No i dobra. To co? Może byśmy poszli do przystani? Chociaż teraz to już widzę, że i tak musimy wrócić na miejsce. Nieźle sobie poradziłeś z tymi pełzaczami. Ulryk mówił, że pewnie będziemy musieli po tobie poprawiać.
Tak czy inaczej, skoro jeszcze żyjesz, to jest dla ciebie kolejna robota. Jeden z naszych zwiadowców zauważył orkowy patrol w pobliżu naszych granic. Orkowy patrol. Mamy się upewnić, że zostaną odpowiednio powitani. Podobno tutaj nie ma orków. Orkowie? Tutaj? Wiesz, jeśli się boisz, to zawsze możesz wrócić do miasta i schować się za spódnicami magów ognia. Po prostu nie wiedziałem, że już są na wyspie. Jasne, nie tłumacz się. Połowa miastowych od razu zrobiłaby pod siebie na wieść o orkach, więc i tak dobrze przyjąłeś wieść. Chodź, pokażemy ci, jak się pozbywać tego plugastwa. Zanim ruszymy, zapamiętaj jedno. Ja tu dowodzę i masz się trzymać blisko mnie. Jeśli ruszysz do ataku, zanim wydam rozkaz, to nie myśl, że ktoś pobiegnie cię ratować. Spoko. Chłopcy, za mną. Pokażemy... Dobra. Tacy orkowie to pestka. Jedyna droga do Jona, czyli to jest kontynuacja tego zadania, rozumiem. Podoba mi się, że solucja nie zdradza wszystkich tajemnic, bo jak sobie tak zerknęłam na to zadanie i zobaczyłam, wiecie, no wybić pełzacza, to sobie myślę, okej. Po czym nagle okazuje się, że jeszcze mamy orków do wybicia. Orkowy patrol, tak? Ciekawe, gdzie niby. A, podobno nie ma orków na wyspie. Powiedz komuś, że są orkowie, to ci zwyzywają, że co ty pierdolisz, nie? Po czym tak nagle, o, nagle są orkowie. Chociaż nie powiem, ja już spotkałam jednego pod miastem, jednego pod farmą Bermara. To jak tutaj będzie jakaś grupa, to w sumie się nie dziwię. Gdzie te paskudy? Pewnie gdzieś tu, na uboczu. Kuźwa, w którym miejscu? Może jeszcze po drodze do winnicy. Dobrze. Są dokładnie tam, gdzie ich chcieliśmy. Teraz wystarczy dobrze zaplanować uderzenie i powinniśmy wybić te kupy mięsa, zanim w ogóle się zorientują, co ich zaatakowało. Wy dwaj zaczekacie tutaj i przypilnujecie, żeby nigdzie się nie ruszyli. Gdyby coś zaczęło się dziać, natychmiast zagwiszczcie. Ty idziesz za mną. Weźmiemy ich z dwóch stron. Będziemy musieli przeprawić się przez rzekę, ale dobremu wojownikowi woda nie straszna. Spoko. Okej, czyli oni są po drugiej stronie, rozumiem. Czyli tam, gdzie były wcześniej te pełzacze, boże, zębacze. Ciekawe, jak dużo ich tam jest. Kurde, ja bym przelazła przez tę rzekę, po czym typ idzie na mostek, nie? No dobra, stary. Wow, rozwinięte trochę zadanie jednak jest. Gdzie ty biegniesz, człowieku? Dobra. Ci orkowie to nie będzie żaden problem. Czyli co? Okej, tutaj są już. A nie, to wilki. Ale to i tak nie będzie żaden problem. Już się biliśmy z orkami. Nie stanowią żadnego zagrożenia. I to żadnego. Co ten wilk taki wytrzymały był? Czyli co, są pewnie w jaskini. Czy gdzie? A nie, oni pewnie tutaj stoją pod tym. Okej, czyli zachodzimy ich od dwóch stron, rozumiem. Spoko. Spoko czaje. Jesteśmy na miejscu. Te dranie niczego się nie spodziewają. Idealnie. Wyciągaj broń i nie obawiaj się śmierci. Czasu katrupić te pomioty Beliara. Spoko, stary. Zrobię sobie jeszcze jeden zapis i lecimy. Czyli co? Widzę, że zahaczymy ich akurat. W sumie faktycznie są w idealnym do tego miejscu. Na luzie. No i pięknie. Sporo was tutaj. Na luzie. I to się nazywa dobra walka. Naostrzcie broń i obetnijcie im łby. Będzie co powiesić w karczmie podczas dzisiejszej uczty.
Kto by pomyślał? Wciąż jesteś w jednym kawałku. Nie tak źle jak na miastowego. Jak dla mnie jesteś w porządku. Potrafisz wykonywać polecenia i nie boisz się walki. Ulryk może i będzie miał z ciebie jakiś pożytek. Wróć do niego i mu to przekaż. Okej. Mógłbyś mi coś opowiedzieć o wilczych synach? Nie ma co się rozgadywać, chłopcze. Jesteśmy narodem twardych ludzi i mamy w poważaniu wszystkie wymysły mieszczuchów. Żyjemy według swoich własnych zasad i zgodnie z tradycją przodków. Nie zmienimy tego. Nieważne, jak bardzo się to królewskim nie podoba. Okej, spoko, stary. Ja sobie w takim razie pozbieram z nich to, co już nie przyda im się. Właśnie, szczególnie, że czasami jakieś mikstury można znaleźć. No. I pamiętajcie, nie ma tutaj orków. Żadnych. A to była tylko iluzja. Niczego tu nie znajdę. Dobra, tutaj nie powinien być jeszcze nic jeden. Nic tu nie ma. Ej, ty! Nie chcę z tą gadać. Nie ma czego plądrować. Dobra, jeden kompletnie nic nie ma przy sobie. Spoko, to co, wracamy do Ulryka na szybko. No i coś, zobaczymy, czy uda się coś dobrze znaleźć tutaj i ogarnąć. Mamy dalej tego jednego questa pobocznego, w ogóle jak to wygląda. Przełomowe odkrycie, nowe trunki, mamy więcej questów takich, ten... Dziennik się trochę teraz nam wydłużył, ale no tak, do Tomasa musimy skoczyć do miasta. Do tamtych gości musimy też ogarnąć. Na razie wolałabym fabularnie tutaj jednak pocisnąć. Bo tamte wszystkie zadania to na spokojnie. Czas decyzji, musimy i tak poczekać, aż ta walka się odbędzie, a nie wiadomo za ile to się stanie. To jest jedna sprawa. Te trunki to jest tylko kwestia pójścia do Tomasa. No. Z tymi mikstrami przemiany to też żaden problem. Będziemy musieli jednego dnia skoczyć do przemytników i ogarnąć. Też raczej żaden problem. Teraz może dalej kontynuujmy sprawę z Ulrykiem. Byłoby naprawdę miło to ogarnąć do końca. Przynajmniej na taki etap, żeby nas wpuścił do Jona. Jednak żyjesz. Jak się udało polowanie na pełzacze? Przy okazji upolowałem kilku orków. Czyli Baez wziął cię ze sobą na jego polowanie, a ty dalej jesteś żywy. Nieźle, całkiem nieźle. Myślałeś, że nie przeżyję? Zawsze wolę zakładać niefortunny bieg wydarzeń i pozytywnie się zaskoczyć, niż doświadczyć niemiłej niespodzianki. To jak będzie z tym Jonem? No tak, sprawa Jona. Niech będzie, obiecałem ci rozmowę z nim, więc swojego słowa dotrzymam. Jon aktualnie znajduje się w kopalni srebra pod naszą twierdzą. Otrzymał specjalne zadanie oczyszczenia jej ze wszystkich przebywających tam pełzaczy. Dostaniesz ode mnie pisemne pozwolenie na wejście do środka. Widzę, że macie tu spore problemy z pełzaczami. Nawet mi o tym nie przypominaj. Wszyscy doskonale wiedzą, że te góry są domem nie tylko wilczych synów, ale także całych chmar pełzaczy. Z każdym rokiem jest ich coraz więcej, a ich ostatni atak był niczym potężna fala na spokojnym morzu. Przez parę dni nie mieliśmy ani jednego ataku. Aż tu nagle w ciągu kilkudziesięciu minut pełzacze przetoczyły się przez całą kopalnię. Do górnej bramy dotarły tylko odgłosy walki i krzyki kopaczy. Gdy przybyliśmy z posiłkami, nie było już kogo ratować. Otwarta walka nie miała najmniejszego sensu, więc wysłałem grupę doświadczonych łowców pełzaczy do uprzątnięcia tego bałaganu. A na ich czele stanął Jon. Jon jest łowcą pełzaczy? I to cholernie dobrym. Facet nie jest stąd, ale traktujemy go jak swojego. Zwiedził pół świata, walczy nie gorzej niż moi chłopcy, a w dodatku jest jedną z niewielu osób, która wie, jak naprawdę efektywnie radzić sobie z pełzaczami. Nie mogę tu na niego zaczekać? Jon siedzi już pod ziemią od kilku dni. Kto wie, ile mu tam jeszcze zejdzie. Jeśli naprawdę zależy ci na pilnej rozmowie, to najlepszym sposobem będzie zejście w głąb kopalni. Udowodniłeś już, że nawet sam jesteś w stanie poradzić sobie z grupą pełzaczy. Powinieneś odnaleźć Jona bez większych problemów. W takim razie ruszam do kopalni. Tu jest pismo, które upoważni cię do wejścia do środka. Pokaż je strażnikowi kopalni. Będzie wiedział, o co chodzi. Do wrót kopalni najłatwiej dotrzeć, gdy skręcisz w prawo, zaraz po wyjściu z mojej komnaty, a później skierujesz się schodami na najniższe piętro. Powodzenia, chłopcze. Okej.
Chciałbym jeszcze o coś zapytać. Nie przeszkadza ci, że Myrtańczycy władają Archolos? Masz długi język, chłopcze. Mówił ci to już ktoś? Ujmę to tak, bo im niegdy widzę, jak ziemia moich przodków jest pod pieczą obcych. Ale to oni wygrali wojnę i tak jest prawo zwycięzców. Wilczy synowie wierzą przede wszystkim w siłę. I te wiele wiosen temu zostaliśmy pokonani przez naród silniejszy od nas. Nie oddaliśmy im jednak tej twierdzy. Sprawiliśmy, że krwawili tak bardzo, próbując ją odbić, że aż gotowi byli do pertraktacji. Jedna mała wyspa kontra całe Imperium. Tylko naszej sile i wytrwałości zawdzięczamy to, że dalej trwamy. W przeciwieństwie do tak wielu narodów, które Myrtana pochłonęła. Macie własną kopalnię srebra? Nie słyszałeś nigdy o legendarnym srebrze Wilczych Synów? W zamierzchłych czasach wykuwano z niego monety do handlu na całej wyspie. Teraz większość wykorzystywana jest do produkowania tych wspaniałych pancerzy i broni, które dzierżą moi wojownicy. Oczywiście czasami sprzedajemy też srebro miastowym. Uwielbiają robić z niego te wszystkie bezwartościowe ozdoby. Okej, czyli to tyle. Niechcący podsłuchałem fragment waszej rozmowy. Wybacz moje wcześniejsze powitanie. To nawyk, którego nabrałem przez spotykanie się z tymi wszystkimi interesantami każdego dnia. Zdaje się, że Ulryk ceni sobie twoje umiejętności. No. Powiedz mi, nie jesteś może zainteresowany dodatkowym zleceniem? Co to za zlecenie? Jeśli byłeś w Silbach, to pewnie słyszałeś te idiotyczne plotki o grasującej w pobliżu krwiożerczej bestii. Chcąc uspokoić swoich poddanych, postanowiłem zorganizować małe polowanie na rzekomego potwora. Zbieram obiecujących łowców i wojowników z całej wyspy. Albo by zabili to monstrum, albo ostatecznie udowodnili, że nie istnieje. Oczywiście zwycięzca może liczyć na hojną nagrodę z mojej prywatnej kolekcji broni. Nie musisz podejmować decyzji już teraz. Jeśli jesteś zainteresowany, to razem z łowcami spotykam się niebawem w moim domu na Starym Mieście. To ten naprzeciwko Austerii Ernesto. O, proszę. Super, bestia z Archolos. No dobrze. I to co, mieliśmy iść w prawo, tak? Jak wyjdziemy stąd, to w prawo. I po schodach na dół. Czy to będzie... Ostatnie polowanie całkiem nieźle nam wyszło, co nie? No. Powiedz mi, chłopcze, dużo podróżujesz po wyspie? No, zdecydowanie. Bywam tu i tam. To bardzo dobrze się składa. Nie opuszczam zbyt często tego miejsca, a poza Archolos nie byłem nigdy. Ostatnio jednak przybył do nas kupiec, który opowiadał historię z odległych krain. Wspominał o przedziwnych bestiach, których na naszej wyspie nikt nie miał okazji zobaczyć. Podobno w zależności od terenu i klimatu, te same zwierzęta przybierają różne barwy. Mnie osobiście od zawsze fascynowały wilki. Silne, inteligentne, a jednocześnie czułe i opiekuńcze. Chciałbym, abyś przyniósł mi wszystkie skóry różnych wilków, jakie tylko uda ci się znaleźć. Za każdą zapłacę ci hojną sumkę. Tym większą, im bardziej unikalna ta skóra będzie. Okej. Poszukam dla ciebie tych skór. Świetnie! Jak jakiejś znajdziesz, od razu daj mi znać. Spoko. Ej, ty. Wilczych skór wiele. Widzę, że mam dużo tego. Proszę, oto skóra wilka. Wygląda całkiem nieźle. Czy należała... Tak, został... Wyśmienicie. Super. Zdobyłem dla ciebie skórę czarnego wilka. Skórę czarnego wilka? No. Nie jest to szlachetna czerwarga, ale należy ci się parę monet. Spoczko. Spójrz na tę skórę. Wygląda jak skóra wilka żyjącego na pustyni. Pokaż mi to. Wydaje się dość mała jak na skórę wilka. W ogóle wygląda, jakby ściągnięto ją ze zwierzęcia o trochę innej budowie ciała. Jesteś pewny, że to z wilka? Niestety nie miałem okazji dopytać o to jej poprzedniego właściciela. Cóż, tak czy inaczej, to ciekawe znalezisko. Podejrzewam, że niewiele osób na Archolos miało okazję mieć coś takiego u siebie w domu. Należy ci się za to trochę złota. Udało mi się zdobyć futro lodowego wilka. Podobno większość z nich żyje w Nordmarze, ale czasami spotkać je też można w innych zimnych miejscach. Biel tego futra jest niesamowita. Szkoda, że nie miałem okazji zobaczyć jednego z nich na żywo. Wśród połaci śniegu muszą wspaniale wyglądać. Weź, zasłużyłeś na tę sumkę. Mam tutaj skórę warga, może cię zainteresuje.
Te bestie są cholernie niebezpieczne, a sama skóra wygląda wspaniale. Podoba mi się głębia tej czerni. Okej. No i nie mam na razie już więcej. Wróć do mnie. Super. Nie wiem, jakie jeszcze może być futro, no ale... Dobra. Tu się teraz otworzyło, z tego co widzę, ale to chyba nie tutaj miałam iść. To może tutaj gdzieś jest zejście przy kowalu? Tu jest kowal, to nie. Tutaj może być zejście. Do tej kopalni. Nie, tutaj nie ma. A jednak. Mam pismo od Ulryka. Wpuść mnie. Co? Pokaż. A no masz, stary. Faktycznie. A po co ty w ogóle się tam pchasz? Życie ci niemiłe? Nie musisz tego wiedzieć. Masz tutaj pozwolenie na piśmie. Otwieraj przejście. Człowieku, zaraz za tą bramą roi się odpełzaczy. Pozwolenie pozwoleniem, ale głupi nie jestem. Jeśli chcesz wejść do środka, to musisz mi załatwić wsparcie. Sam nie mam zamiaru walczyć z tymi paskudztwami. Chyba żartujesz. Otóż nie. Jestem całkowicie poważny. Cholera, to tylko wyrośnięte mrówki. Otwórz bramę. Nie, to moje ostatnie słowo. Chcesz się narazić Ulrykowi, tak? W żaden sposób mu się nie narażam. To pismo zawiera tylko pozwolenie na wpuszczenie cię do środka, a nie rozkaz, żeby to zrobić. Wilczy synowie. Cholera by was wzięła. Jakie to ma być wsparcie? Przyprowadź mi kilku ludzi, którzy potrafią się bić. Dwóch, trzech powinno wystarczyć. Chodzi ci o konkretnych ludzi? Kombinuj. Na pewno znasz kogoś zawsze skorego do bitki. Nie musi być uczciwy, mam to gdzieś. Najważniejsze, żeby się do czegoś nadawał. Rozejrzyj się w wilczym leżu. Może któryś syn nie będzie miał akurat nic do roboty. A jak nie, to szukaj gdzie popadnie. Nawet na bagnach albo w wulkanie, jeśli będzie trzeba. I nie zawracaj mi więcej głowy, póki kogoś nie znajdziesz. Ja pierdzielę, stary. Co do... To za ma... O Jezus. A co to znowu? To już mamy to. Ja pierdykam, no nie wytrzymuję tego, no nie? Ale mogę teraz chyba jeszcze płytki oddać do tego, do kowala, więc zróbmy to. Kurna, co za typ, no nie? Możesz nauczyć mnie wykuwania broni? Nie, nie mogę. Ulryko... Dobra, stary. Mam trzy... Masz dla... Dobra, masz... Masz! Dobra. To chyba wszystkie mu już oddałam płytki. Okej. Okay. To co? Weźmy... Bis, ej, ty... będziesz chciał może iść się walczyć, iść się bić? Potrzebuję kogoś do ochrony kopalni. Niestety, jestem zajęty. Nie pomogę ci. O, fucken. Tutaj ktoś siedzi. Hank. Jest robota przy kopalni. Przy kopalni? Jaka może być robota przy kopalni? Potrzebuję kogoś, kto będzie pilnował do niej wejścia. Inaczej strażnik nie odważy się otworzyć bramy. Zaraz, zaraz. Czyli mam być przy otwieraniu bramy do kopalni pełnej pełzaczy? No, a w czym zgadza problem? Się. O cholera. Cóż, na pewno nie będę podejmował tak... Jezus, jak mam jak ci pomóc? Mam ci pomóc? Słyszałem, że nasz alchemik pracuje nad jakimś specyfikiem, który wspomaga koncentrację. Tak sobie myślę, czy może nie zadziałałby podobnie jak sole trzeźwiące? Ale wiesz, że sole trzeźwiące nie służą do zwalczania działania alkoholu. Jak nie, jak tak? Przynieś mi je, to się przekonamy. Jak przyniosę, to pójdziesz pilnować kopalni? Tak, pójdę. To zaraz wracam. Dobra, wiecie co, to korzystając z okazji, weźmy się zajmijmy jakimiś innymi zadaniami. Typu, chodźmy do tej całej przystani łotrów na przykład, tylko to kurna, muszę się cofnąć do teleportu. Chodźmy do całej tej przystani, chodźmy do miasta, do Tomasa, ogarnąć to piwo. Wydaje mi się, że to będzie lepsza sprawa aktualnie. Tylko żebym ja jeszcze dobrze poszła, no nie? Dobra. Schodzimy na dół do naszego alchemika.
Witam serdecznie, ja tutaj się tylko teleportuję. Co prawda mogłam u niego już ogarnąć sprawę, ale to może później. Przystań Łotrów. Przełomowe odkrycie. Rozejrzę się po okolicy za jakimiś potencjalnymi kandydatami. No to to wiemy już. To co? Zacznijmy może... Rębacza bardzo nie lubię, on mógłby to zrobić. Ale podejdę jeszcze do ducha na przykład, bo z nim jeszcze nic nie było, żadnej interakcji. Ej, ty! Duch? Nic głupszego nie mogłeś wymyślić? Coś ty powiedział, idioto? Myślisz sobie, że teraz jesteś kimś? Zaraz ci pokażę, gdzie jest twoje miejsce. Okej. No i dobra, i co? Pobiłam go. I co w związku z tym? Nie mam zielonego pojęcia, co mi to dało. No ale może jednak coś? O, moja głowa. No i co? No już dobrze, wygrałeś. Ale spróbuj jeszcze raz się ze mnie nabijać. To znajdę cię którejś deszczowej nocy i wypruję flaki. Wybacz, chyba trochę przesadziłem. Nie chciałem zrobić sobie z ciebie wroga. Może eliksir leczniczy, który postawi cię na nogi, wyrówna rachunki. Dobra, dawaj to, bo łeb mnie boli, jakby mi stado krytoszczurów po nim przebiegło. Okej, to dam może ci... zwykły. Okej, koleś mnie ożygał. Coś ty mi dał! Obrzydlistwo! Jeśli chciałeś mnie zabić, to mogłeś dobić mnie natychmiast, a nie katować tym świństwem. Zejdź mi z oczu! Okej, czyli to nie podziałało kompletnie. Odnóż broń. Nic. To nie było takie trudne. Okej, standard nie zadziałał, a duch zmiotował. Dobra. To co, może Tiago teraz na rozgrzeweczkę? Nie mogę z Tiago. To może Rębacza byśmy przycisnęli. Nie lubię typa. Miałbyś może ochotę rozprostować kości? Moglibyśmy trochę oczyścić bagna i zebrać jakieś trofea. Jasne, czemu nie? Kto by nie chciał iść na polowanie z Marvinem, pogrącą dużego Bena? Daj znać, gdy będziesz gotowy. Chodźmy na to polowanie. Okej, okay, tak po prostu. I co niby? Mam będzie jako mikstura lecznicza znowu, nie? No dobra. No to chodźmy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Przynajmniej tego questa byśmy dzisiaj jeszcze zrobili. Trochę nam zeszło tam w Wilczym Leżu z tymi orkami i tak dalej. Ciekawi mnie, na co też będziemy polować. Tak w sumie. Może na błotne węże, nie? Byłoby w sumie spoko. Oho, już nawet widzę jednego. Cześć! Okej, Rębacz widzę, że biegnie dalej. O, pan aligator. A, bo Rębacz nie ma broni. To lepiej, żeby nie oberwał. Ej, czy to jest słońce? Było widoczne przez chwilę. O nie. Ja pierdziu! Przecież one go zabiją. Okej, jedna tu strzela. Czy Rębacz już nie żyje? Kurwa mać, mogę? Jeszcze brakuje, żeby mnie te gadziny zabiły, nie? Okej, Rębacz wstał, z tego co widzę. Kilka kłów błotnego węża, skrzydła krwiopijcy i żądła. Całkiem nieźle. Będzie za co pić u Oskara. Cholerne krwiopijce.
Raz cię urządlą i nawet nie poczujesz. Innym razem trucizna zabije cię w kilka dni. Co? Mam tu dobrą odtrutkę. Skusisz się? Trucizna. Paskudna śmierć. Niegodna wojownika. Dawaj. Lepiej nie ryzykować. Okej, okay, może dam tobie mocny. Jesteś większy trochę od ducha. Cholera! Zaczyna mnie palić! Całe moje ciało płonie! Coś ty mi dał! O mój Boże! Przełomowe odkrycie, mojego za... O Boże święty! Silna dawka eliksiru zadziałała, ale jedynie częściowo. Kończyny rębacza zmieniły się w coś pomiędzy człowiekiem a zębaczem. Gdy tylko zobaczył, co się z nim stało, wpadł w panikę i pobiegł w głąb bagien. Czy ja powinnam typa znaleźć i dobić, czy coś? Bo chyba... Chyba nie jest dobrze. Dobra. Olejmy to, może. Chodźmy zadanie ogarnąć do końca. Dobra, zapiszę się może za chwilę, chociaż nie, najlepiej to będzie się wyleczyć, mówiąc wprost. Weźmy pełnię życia po raz kolejny, bo mi się oberwało. Myślałam, żeby dać mu leki, ale... Kurczę. Pomyślałam sobie, że skoro jest duży, to pomoże, nie? Dobra. Ja dobrze idę, mam nadzieję. Tak. Okej, okay, to nie wiem, kto jeszcze będzie chętny, ewentualnie. Może Dan? Albo Iwan? Nie wiem, sprawdzimy tutaj może panów. Słyszałem, co zrobiłeś z Benem! No! Stary, ty dopiero o tym teraz? Powiedz mi, jaki jest twój sekret? Nie wyglądasz na jakiegoś zabijakę. Mogę ci powiedzieć. Ale tylko jeśli obiecasz nikomu tego nie rozpowiadać. No to chyba oczywiste. Masz moje słowo. Regularnie piję mikstury wzmacniające. Zwiększają siłę i wytrzymałość bez potrzeby długiego treningu. Swoje kosztują, ale efekty są zdumiewające. Tak się składa, że mam jedną przy sobie. Może chciałbyś wypróbować? Nigdy jeszcze nie używałem niczego takiego. Jest ryzyko jakichś skutków ubocznych? Ja piję to regularnie, a jeszcze nic mi się nie stało. Chyba nie ma się czego obawiać. Dobra, dawaj to! Danowi by się przydał mocny. No, smakuje paskudnie! Ale już teraz czujesz jakiś silniejszy! Jeśli będziesz miał ich jeszcze kilka, to przynieś je do mnie. Spoko. Jasne. Będę pamiętał. Okej, okay, czyli nic się nie stało w przypadku Dana. Słaby eliksir zdaje się nie działać. Oprócz paskudnego smaku Dan stwierdził, że czuje się po nim mocniejszy niż wcześniej. Ale to być może tylko efekt mojej sugestii wcześniejszej. Cześć Mortis, już doszedłeś, widzę, do siebie na miejsce. To co, myślę, że możemy już z przystani Łotrów się wynosić. Raczej nic tutaj więcej nie znajdziemy. Ani nie zrobimy. Także chodźmy w stronę teleportu i wynośmy się stąd. Możemy powiedzieć alchemikowi już, że sprawa jest załatwiona, ale jeszcze bym może skoczyła do Toma, ogarnąć tą sprawę z piwem. To tak, do kapliczki Adanosa czy Inosa? Do Inosa. Będzie wygodniej. No i co, jesteśmy w takim razie w mieście. To co, chodźmy w takim razie do Toma powiedzieć mu, że gościu będzie brał dwie skrzynki tygodniowo. Bo tak chyba powiedział. Z tego, co mi się kojarzy. Czy zechce? Dobra, masz złotóweczkę. Potem mi oddasz 50 expa, także no, niech będzie.
No i co? I myślę, że dzisiaj skończymy na tym. Trochę nam zeszło tam z tą sprawą w kopalni. Też trzeba będzie w kolejnym odcinku do niej wejść już prawdopodobnie. Cześć Joe. Cześć Thomas. Udało mi się zdobyć dla ciebie nowego klienta. A, to ty, Marvin. Mroczny paladyn sprzedaje się nawet lepiej niż myślałem. Ledwo nadążam z produkcją. Co to za nowy klient? Dirk z Wilczego Leża. Twoje piwo bardzo przypadło mu do gustu. Chce zamawiać 2 skrzynki piwa tygodniowo. Podałem mu twoją standardową cenę. 100 sztuk złota plus oczywiście koszty transportu. 100 sztuk złota to była oferta, gdy moje piwo jeszcze nie było znane. Oj, stary. Stratny nie będę, ale fortuny też nie zarobię. Nie przesadzaj. Tak czy inaczej, dobra robota. Jeśli tak dalej pójdzie, to moje piwo za niedługo będzie dostępne w połowie Myrtany. No. Jeszcze jutro wyślę do niego gońców z pierwszym transportem. Okej. Masz tu kilka monet za fatygę. Dzięki. No i trzymaj jeszcze kilka butelek paladyna. Może akurat uda ci się znaleźć kolejnego kupca. Spoko. Dostałam aż 5 butelek. To co mamy? Wilcze skóry. Wilcze skóry. To na razie nie. Dobra. To co? Chodźmy od razu do teleportu znowu i wróćmy tam, gdzie trzeba. Na rozkaz wielmożnego gubernatora Morisa ogłasza się... No i będziemy za niedługo kończyć. W sumie moglibyśmy już teraz skończyć, ale może się jeszcze tepniemy, póki się będę z wami żegnać. Także, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was oczywiście do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał. No i co? I w kolejnym odcinku miejmy nadzieję, że uda nam się wejść do tej całej kopalni. Tutaj też mamy do załatwienia parę rzeczy z alchemikiem, więc pozwólcie, że zaczniemy kolejny odcinek od tego. Także cóż, dzięki wielkie, trzymajcie się jeszcze raz i cześć.